Justyna żyła już nie musi zazdrościć byłemu mężowi nowej ukochanej. Jak czytamy w twoim imperium, sama od jakiegoś czasu jest zakochana. Justyna po odpadnięciu z tańca z gwiazdami wróciła do rodzinnej miejscowości, by skupić się na wychowaniu dzieci. Wielkiej kariery w świecie celebrytów nie udało jej się zrobić. Sprawdź. Skończyło się na nagiej sesji dla Playboya oraz jednym sezonie programu o praniu rodzinnym brudów, którego nikt nie oglądał. Okazuje się jednak, że Żyle zaczęło się za to szczęścić w życiu prywatnym. Była żona skoczka i jest zakochana. Plotki te pojawiły się już jakiś czas temu. Teraz tygodnik Twoje Imperium potwierdza te rewelacje. Po bolesnym rozstaniu ze skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą celebrytka czuła się tak zraniona, że słyszeć nie chciała o związku z jakimkolwiek mężczyzną. Czas jednak leczy rany. Już kilka tygodni temu Justyna Żyła, 32, wyznała, że jest gotowa na nowe uczucie. Podkreśliła jednak, że ewentualny kandydat będzie miał trudniej niż jej były mąż, gdyż ona jest teraz dużo bardziej świadoma siebie. I najwyraźniej znalazł się śmiałek, bo gdy znajoma niedawno pod jej zdjęciem na Instagramie napisała: jak ty pięknie wyglądasz, Żyła odpowiedziała: kochanie, miłośliwy krzyknik apostrof czytamy. Mówi się, że Justyna nie szukała daleko, bo jej serce skradł sąsiad. Na razie nie pokazali się nigdzie razem, ale nie da się nie zauważyć, że 32-latka w ostatnim czasie wygląda kwitnąco.